Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku o słowach wiceministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, który twierdzi, że Polska za 50 miliardów dolarów kupiła sobie polisę ubezpieczeniową w Stanach Zjednoczonych. Pytanie o poziom powagi, o poziom racjonalnego myślenia i realnej polityki, która e, ma być rzekomo uprawiana przez polski MSZ, o tym m.in. dziś, podobnie jak o trzęsieniu ziemi politycznym, oczywiście trzęsieniu ziemi w Niemczech, upadającym w rządzie Olafa Scholza, na jakim kontekście, na jakiej kanwie to wszystko przechodzi i co to oznacza tak naprawdę dla Polski i dla Europy. Także warto przyjrzeć się temu, co się dzieje w relacjach francusko-izraelskich, nowy kryzys. Dyplomatyczny między prezydentem Macronem a rządem Benjamina Nataniachów. To wszystko w, w kontekście bardzo napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. No i wreszcie ostatni temat, ale nie najmniej istotny, a mianowicie pierwsza na szczeblu krajowym długoterminowa strategia kosmiczna Chińskiej Republiki Ludowej. W połowie października rząd chiński przy, przedłożył taką, zaprezentował taką, Strategię do 2050 roku, przyjrzę się dla Państwa jej głównym założeniom. Tymczasem zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, do wspierania, do komentowania, lajkowania, do udostępniania linków w mediach społecznościowych i przechodzimy do pierwszego tematu. Po zwycięstwie Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych pojawiła się cała masa komentarzy, publicystów, komentatorów i polityków. W Polsce, i moim zdaniem warto przyjrzeć się i przeanalizować jedną z nich, która świetnie pokazuje Stopień naiwności i stopień takiego mentalnego podporządkowania elitom w Waszyngtonie, właśnie tego establishmentu politycznego III Rzeczypospolitej. Bardzo charakterystyczne są słowa, które wypowiedział pan Władysław Teofil Bartoszewski, wiceminister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, będący w studiu gościa wydarzeń Polsatu News. Komentując wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych, powiedział znamienne słowa, i to jest cytat. Wykupiliśmy polisę ubezpieczeniową w Stanach Zjednoczonych na 50 miliardów dolarów, bo za taką sumę kupujemy amerykańskie uzbrojenie. Donald Tusk to wie, a pan Donald Trump przykłada do tego wielką wagę, ponieważ jesteśmy państwem, które najwięcej wydaje na zbrojenia, jeśli chodzi o procent PKB. I dalej kupujemy uzbrojenie w Ameryce i prezydent Trump to doskonale wie i jest bardzo z tego zadowolony. Nie ma żadnych wątpliwości, że obaj panowie o tym samym imieniu będą świetnie współpracować. Koniec cytatu. No, poziom naiwności, poziom takiego in, powiedziałbym, infantylizmu, który przedstawił w tej krótkiej wypowiedzi wiceminister spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej jest moim zdaniem świetną ilustracją tego zdziecinnienia establishmentu decydentów III Rzeczpospolitej. Jeżeli ktokolwiek jest przekonany, że Polska wydając więcej i więcej i więcej na zbrojenia będzie bardziej szanowana przez elity waszyngtońskie, których uosobieniem personifikacją jest Donald Trump, który jest tak naprawdę można powiedzieć, rewersem tej samej monety, której awersem są demokraci, albo na odwrót, jak kto woli. Demokraci, republikanie to jest awers i rewers dokładnie tej samej monety. Uzależnienie Polski od Stanów Zjednoczonych ma charakter systemowy, ma charakter strukturalny, jest niezależny od tego, kto jest lokatorem Białego Domu, czy jest to Bill Clinton, Barack Obama, Joe Biden czy Donald Trump. Trzeba to zrozumieć, trzeba mieć to jasno. Nakreślone, trzeba to po prostu rozumieć te mechanizmy, którymi posługuje się amerykański Deep State, amerykańskie głębokie państwo. Donald Trump nie jest od niego w żaden sposób uniezależniony, wręcz odwrotnie, jest bardzo mocno zależny, co zresztą pokazałem w poprzednim odcinku podcastu geopolitycznego. Natomiast liczenie na to, że. Zakup amerykańskiego uzbrojenia daje Polsce jakiekolwiek gwarancje, że Polska kupuje sobie takie, taką polisę ubezpieczeniową, jak to nazwał Władysław Bartoszewski, Władysław Bartoszewski junior, Władysław Teofil Bartoszewski, no jest poziomem skrajnym naiwności. Przypomnę tylko, że Druga Rzeczpospolita już na końcu swojego istnienia wydawała blisko jedną trzecią swoich, czy nawet według niektórych danych, nawet ponad jedną trzecią swoich wydatków budżetowych na szeroko rozumiane zbrojenia, i to nie uchroniło państwa polskiego od zagłady. Sojusz ścisły z Wielką Brytanią, z Francją, nie uchronił Polski, nie był żadną polisą ubezpieczeniową, co zresztą próbowali przedstawiać tak w mediach na tacy politycy. Jak chociażby pułkownik Józef Beck. Dzisiaj łudzenie się, że zakupy uzbrojenia w Stanach Zjednoczonych nie, ben, nie będą z Polski robić instrumentu, przedmiotu w polityce Stanów Zjednoczonych jest skrajną naiwnością, absolutnie skrajną naiwnością. Zwłaszcza w kontekście tych informacji, które do nas docierają zza oceanu, tych, które chociażby 6 listopada przedstawił dziennik Wall Street Journal, że Donald Trump chce, aby gwarantami Pokoju na Ukrainie byli m.in. Polacy, czyli żeby na barki polskiego podatnika przerzucić koszty, yy, koszty funkcjonowania systemu pokojowego, systemu bezpieczeństwa w tej części Europy, a co oznacza tak naprawdę przerzucenie sporej części pieniędzy polskiego podatnika na pomoc Ukrainie. Kolejnych Pieniędzy na pomoc Ukrainie. To jest skrajnie oczywiście niezgodne z polską racją stanu i z polskim interesem narodowym. Widać, jak mocno w ciągu ostatnich miesięcy, w ciągu ostatnich dwóch lat lansowane były osoby w Polsce, różnego rodzaju komentatorzy, publiczni eksperci. Dyżurni, eksperci, którzy lansowali koncepcję jednego państwa i dwóch narodów, czyli zmiany struktury etnicznej państwa polskiego, czy też przekształcenia państwa polskiego w swego rodzaju ukropol, Federację Ukraińsko-polską czy polsko-ukraińską. I to jest szalenie niebezpieczne. Natomiast no, nie ma się co dziwić, że Amerykanie czynią z Polski zderzaka strategicznego, czynią przedmiot swojej polityki zagranicznej, jeżeli mamy u steru władzy tak naiwnych ludzi, albo po prostu yy, Przekonanych do, do, do amerykańskiej racji Stanu. No, bo mów, mówmy sobie szczerze, mamy do czynienia z głęboką amerykanizacją polskiej Racji Stanu. Czas najwyższy powiedzieć stop Amerykanizacji polskiej Racji Stanu. No ale przy takich wypowiedziach, przy takiej postawie, jaką prezentuje wiceminister spraw zagranicznych, który naiwnie wierzy, że Polska wykupiła kupuje sobie za 50 miliardów dolarów jakąkolwiek polisę ubezpieczeniową, no to niestety. Długo będziemy o tym mogli tylko pomyśleć. Dlatego warto już dzisiaj wspierać te środowiska, także eksperckie, także analityczne i polityczne, które chcą polityki wielowektorowej, chcą dywersyfikacji polskiego bezpieczeństwa, bo wieszanie polskiego bezpieczeństwa na klamce w Waszyngtonie może się po prostu bardzo źle dla Polski skończyć i mamy tego przykłady historyczne, czego rzeczywiście wrzesień 1939 jest bardzo dobrym przykładem, ale warto także wspomnieć chociażby o roku 1683, o uchronieniu monarchii austriackiej od zagrożenia tureckiego. Polska wówczas biła się, no można użyć tego określenia za wolność naszą i waszą, a jak się skończyło? On skończyło się tym, że monarchia austriacka przyjąła Dołączyła rozbiorów, się do rozbiorów Polski niecałe 100 lat, 100 lat później, do pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku. I warto mieć na uwadze, że tego, że nie ma czegoś takiego jak polisa ubezpieczeniowa w polityce międzynarodowej, nie ma czegoś takiego jak przyjaciele w stosunkach międzynarodowych, nie ma czegoś takiego jak wyrazy wdzięczności będące walutą. To nie jest waluta w stosunkach międzynarodowych. Tak jak Austria, monarchia austriacka nie traktowała Wsparcia Jana III Sobieskiego w kategoriach wdzięczności, w kategoriach jakiejś waluty w relacjach międzynarodowych i bez żadnego zająknięcia w 1772 roku przyłączyła się do Prus i Rosji, które dokonały pierwszego rozbioru Polski. Tak dzisiaj warto mieć na uwadze to, że pomaganie przez Polskę, wspieranie Polsk przez Polskę Ukrainy wcale nie tworzy żadnego długu wdzięczności wśród elit ukraińskich, elit w Kijowie czy Wśród społeczeństwa ukraińskiego i warto mieć to na uwadze. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz odwołał ministra finansów Christiana Lindnera z partii FDP. To oznacza, że upada koalicyjny rząd złożony z trzech partii. Tutaj w ostatnie dni przyniosły tak zwane kryzysowe rozmowy, ale przywódcy poszczególnych partii. Politycznych w Niemczech nie doszli do porozumienia. Kanclerz już zapowiada głosowanie nad wotum zaufania dla rządu. Jest bardzo prawdopodobne, że ten rząd ostatecznie upadnie, że będą przyspieszone wybory do Bundestagu, które miały odbyć się w drugiej połowie przyszłego 2025 roku. Wszystko wskazuje na to, że te wybory mogą odbyć się na początku przyszłego roku. Co więcej, te kulisy rozmów z FDP pokazują, że liberałowie Christiana Lindnera wysuwali szereg żądań dotyczących reform gospodarczych, które są nie do zaakceptowania przez, przez partie tworzące koalicję, zwłaszcza przez SDP, natomiast też warto zauważyć, że w kontekście tego upadającego rządu Olafa Scholza Wiele osób, wiele mediów także mówi o tym, że jednym z bardzo ważnych czynników, który doprowadził do obecnego kryzysu w Niemczech, jest spór w kontekście wsparcia dla Ukrainy. To właśnie Lindner był, można powiedzieć, takim jednym z czołowych. Jastrzębi, jeżeli chodzi o pomoc finansową dla Ukrainy, natomiast sam Olaf Scholz i sama, sama partia SPD miały, zdaniem liberalnych mediów, utrudniać wsparcie wojskowe dla, dla Ukrainy. Zresztą wiele mediów, nie tylko tych liberalnych, pisze o tym. Możemy przeczytać, że ten konflikt narastał już od dłuższego czasu, że Lindner Został odwołany ze stanowiska ministra finansów w związku z tymi postulatami reform, ale ten spór dotyczył tak naprawdę kwestii środków z budżetu federalnego. Między innymi mówiło się tutaj o 3 miliardach euro, które miały być w 2025 roku przekazane na wsparcie Ukrainy. Natomiast tutaj, no. Większa część tej koalicji wskazywała na trudną sytuację finansową Niemiec, która jest pokłosiem tych wszystkich pakietów, kilkunastu pa pakietów sankcji na Rosję i odcięcia się Niemiec od taniego gazu z Rosji. Widać, że te wielkie problemy, chociażby grupy Volkswagena, czy, in, czy w ogóle przemysłu motoryzacyjnego i przemysłu niemieckiego, Wynikają między innymi z braku tego taniego surowca, tanich węglowodorów z Rosji. Gospodarka niemiecka czy niemiecki przemysł przestał być po prostu na tyle konkurencyjny na rynkach światowych, aby móc wygrywać z produktami chińskimi, i to widać po ostatnich dwóch latach. W tym kontekście narasta ten problem w Niemczech. Również opinia publiczna coraz bardziej jest przeciwna wspieraniu. W wspieraniu Ukrainy i to narasta. Jeżeli przeczytamy sobie na przykład to, co pisze Berliner Zeitung i tym, te, te, temu sporowi, który opisuje między Scholzem a Lindnerem, no to rzeczywiście widać, że ten spór o pomoc dla Ukrainy był jednym z kluczowych, który doprowadził do obecnego, do obecnego kryzysu. Moim zdaniem, konsekwentnie będzie umacniać swoją pozycję AfD i także Sojusz Sary-Wagenknecht, czyli partię. Opozycyjne, które chcą normalizacji relacji z Rosją, które chcą zakupów tanich rosyjskich węglowodorów i które nie chcą dłużej wspierania Ukrainy. Nawet jeżeli dojdzie do powstania Wielkiej Koalicji, np. CDU, CSU i SPD i do tego jeszcze Zielonych, no to faktem jest, że w Niemczech i tak narasta ogromny sprzeciw wobec. Wspierania Ukrainy i z tym trzeba się po prostu liczyć. Również Polska powinna mieć to na uwadze, że dzisiaj Niemcy cały czas prowadzą ożywione kontakty handlowe z Federacją Rosyjską. Sprzedali ponad 300 ciężkich maszyn dla przemysłu rosyjskiego, maszyn podwójnego zastosowania, także które są wykorzystywane w przemyśle zbrojeniowym Niemiec. I widać, że w Unii Europejskiej tworzy się koalicja państw, które chcą zmiany relacji z Rosją. Turcja, Niemcy, Węgry, Słowacja, Austria to są niewątpliwie państwa, które dzisiaj Chcą jak najszybszego powrotu do tego, co się nazywa, no, jest określane jako business as usual, czyli normalnych relacji handlowych z Rosją. Również Włochy do tego, do tego należy zaliczyć. Francja oskarżyła Izrael o naruszenie zasad dyplomatycznych po tym, jak izraelskie służby wtargnęły na teren kościoła Pater Noster, który znajduje się na Górze Oliwnej, a którym zarządzają Francuzi. Ten kościół znajduje się pod francuską administracją. Do całego zdarzenia doszło wczoraj, 7 listopada 2024 roku w Jerozolimie. I te izraelskie służby bezpieczeństwa wkroczyły, zdaniem Francji, bezprawnie na teren świątyni, bez żadnych wcześniejszych ustaleń, tuż przed przyjazdem francuskiego ministra spraw zagranicznych, jean Barota. No i tu doszło do zatrzymania dwóch francuskich urzędników, dwóch francuskich żandarmów. Francja twierdzi, że absolutnie bezprawnie, że tutaj no, pogwałcono tę, można powiedzieć, nienaruszalność tego kompleksu ze strony, który, który powinien być nienaruszalny, jeżeli chodzi o kwestie stosunków międzynarodowych. Francuski szef dyplomacji powiedział, że jest to zagrożenie dla więzi, które chciałby pielęgnować z Izraelem. No Okazuje się, że Izrael kompletnie nie przejmuje się prawem międzynarodowym i pewnymi normami, kanonami doszło do sytuacji ewidentnego pogwałcenia, tak naprawdę no, tej eksterytorialności tej, tej świątyni. To zresztą jest nie pierwszy incydent, który wpisuje się w serię sporów między Francją a, a Izraelem. Zresztą w ostatnich latach te relacje się pogorszyły. Pogorszyły się zresztą po tym, jak prezydent Emmanuel Macron wezwał do zaprzestania dostaw broni do Izraela, próbował ograniczyć obecność izraelskich firm zbrojeniowych na francuskich targach handlowych. To wszystko oczywiście także wkomponowuje się w pewien kontekst tej francuskich, tych francuskich posiadłości w Jerozolimie, które od wielu, wielu lat wywołują napięcia. Zresztą przypomnę tylko, że w roku 2020. Prezydent Macron zażądał, aby izraelskie służby opuściły w ogóle teren Bazyliki Świętej Anny, który również znajduje się pod francuską administracją. Zresztą podobne incydenty zdarzały się jeszcze w poprzednim wieku, w 1996 roku. Na przykład doszło do nieporozumienia, kiedy prezydent Jacques Chirac uznał zachowanie izraelskiej ochrony za prowokacyjne i niewłaściwe. Te Napięcie narastają, niemniej jednak widać, jak silne jest lobby proizraelskie także we Francji i jak niewiele tak naprawdę te, te sprzeciwy francuskie wnoszą, bo tak naprawdę dzisiaj patrząc na, na to, jaką politykę prowadzi Francja, mocarstwo atomowe, no wydawałoby się mające sporo, sporo do powiedzenia na arenie międzynarodowej, no to widać, że francuskie zachowanie chociażby na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ w stosunku do tego, co się dzieje w Strefie Gazy, w Libanie. Yy, bombardowanie Syrii, Jemenu przez IDF, przez Siły Obronne Izraela, no nie spotyka się z żadnym realnym, konkretnym sprzeciwem, sprzeciwem Francji. To pokazuje dzisiaj, jak bardzo Francja również jest uzależniona od swego rodzaju właśnie tego lobby proizraelskiego. 15 października 2024 roku rząd Chińskiej Republiki Ludowej opublikował bardzo ciekawy dokument, plan długoterminowego planu yy, względem przestrzeni kosmicznej. Taki plan strategii w obszarze eksploracji kosmosu do 2050 roku. To niezwykle ciekawy, bardzo ambitny, długoterminowy plan rozwoju w obszarze badań kosmicznych, w obszarze właśnie strategii eksploracji kosmosu. On w Polsce praktycznie przeszedł bez większego echa, a warto się temu przyjrzeć, zwłaszcza w kontekście zwycięstwa Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich. Ja wiemy doskonale, że to zwycięstwo zostało także bardzo mocno wsparte przez Ilona Maska. Wiemy, że ten program prywatne czy publiczno-prywatny eksploracji kosmosu przez firmę SpaceX jest bardzo mocno dotowany przez bardzo mocno, że tak powiem wspierany i roztaczany nad tym jest parasol amerykańskiego głębokiego państwa i widać ten zarysowujący się coraz wyraźniej. Kontur nowego wielkiego wyścigu zbrojeń w kosmosie. O tym nie możemy zapominać. Pamiętamy zresztą, jak skończył się ten wyścig zbrojeń w kosmosie między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim, jak miał wielkie znaczenie jeszcze w latach 80. i warto się temu rzeczywiście przyjrzeć. Tym bardziej, że Chińczycy myślą bardzo perspektywicznie. Ten plan rozwoju. Badań kosmicznych do 2050 roku jest zatytułowany ten dokument Średnio- i Długoterminowy Plan Rozwoju Nauk Kosmicznych 2024-2050. I jest to, warto podkreślić, pierwszy plan na poziomie krajowym, na, który podkreśla taką, no, powiedziałbym, konieczność szczegółowej mapy drogowej dla nauk kosmicznych. Że tak to określę. Współautorem tego planu jest Chińska Akademia Nauk, Chińska Narodowa Agencja Kosmiczna i Chińska Agencja Załogowych Lotów Kosmicznych. Jakie są najważniejsze etapy tego planu? Te, do 2027 roku Chińska Republika Ludowa dąży do dokonania znaczących przełomów naukowych, zwłaszcza jeśli chodzi o eksplorację Księżyca. To jest bardzo istotny ten, ten plan i drugi etap to jest do 2035, który gdzie chińczycy planują stworzyć księżycową bazę stację badawczą, księżycową stację badawczą i rozwijać właśnie możliwości precyzyjnej obserwacji kosmicznej. Tak, to jest dosyć w sposób zawalowany określono, no ale trudno. Nie odczytywać tego jako uzyskanie do 2035 roku dodatkowych zdolności wojskowych, wynikających z precyzyjnej obserwacji kosmicznej. To jest oczywiście to są badania podwójnego zastosowania, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, że postawienie księżycowej stacji badawczej, bardzo precyzyjna obserwacja kosmiczna będzie wykorzystywana także przez. Przez chińskie siły zbrojne. I co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Do 2050 roku Chiny aspirują do, do pozycji globalnego lidera, jeśli chodzi zarówno o nauki związane z eksploracją kosmosu, jeżeli chodzi o misje bezzałogowe i załogowe i ustanowienie w Chinach Światowego Centrum Nauk Kosmicznych. Ten plan rozwoju określa 5 tematów takich naukowych i 17 obszarów badawczych, skupiając się na bardzo Różnych dziedzinach, takich jak detekcja fal grawitacyjnych, nauki o mikrograwitacji, czy monitorowanie stanu w ogóle przestrzeni, przestrzeni kosmicznej. Ten nacisk na sektor kosmiczny ma być także wspierany przez ustanowienie różnego rodzaju ułatwień dla rozwoju sektora komercyjnego. Widać tutaj wyraźne wpływy amerykańskie, czy wpływy, no, wzorowanie się na, na na tym, co jest w Stanach Zjednoczonych. Niewątpliwie ten sukces SpaceXa. Ilona Maska bardzo mocno podziałał na wyobraźnię strategiczną elit chińskich i jest wyraźne, są wyraźne zapisy o tym, że ma być położony nacisk na sektor komercyjny, na strategiczną rolę technologii podwójnego zastosowania, które mają istotne znaczenie i dla celów cywilnych, i dla celów wojskowych. No i tutaj też warto wspomnieć o tym, że ten chiński program kosmiczny rozwija się bardzo dynamicznie, począwszy od wystrzelenia w kosmos pierwszego tajkonauty, wyniesienia na orbitę okołoziemską. Pierwszego tajkonauty, czyli chińskiego astronauty, kosmonauty. W 2003 roku przypomnę, że, że pierwszy tajkonauta chiński znalazł się w, w przestrzeni kosmicznej, na orbicie okołoziemskim. Rozwijanie laboratoriów kosmicznych, tego słynnego laboratorium Tiangong w 2011 roku, aż po to historyczne lądowanie sondy Chang-4 na niewidocznej stronie Księżyca w 2019 roku, no jasno już pokazuje jak, jakie są wielkie ambicje, ambicje chińskie. A przypomnę tylko, że ta liczba startów orbitalnych wzrosła znacząco, osiągając, osiągając liczbę 67 w roku 2023, no co świadczy o stałym rozwoju zdolności do wystrzeliwania obiektów w przestrzeń kosmiczną przez Chińską Republikę Ludową. Ostatnio od sierpnia do października 2024 roku, Chińska Republika Ludowa wystrzeliła, uwaga, 102 satelity. 102 satelity. No to, to pokazuje ogromne zdolności dzisiaj kosmiczne chińskie. Oczywiście ta współpraca z Rosją też była nie do przecenienia. Niemniej jednak wygląda na to, że Chińczycy zdobyli już własne, samodzielne zdolności do bardzo ambitnych celów w kosmosie. No w związku z tym. To wszystko pociąga za sobą bardzo głębokie implikacje strategiczne, implikacje wojskowe. Ta integracja technologii kosmicznych sektora komercyjnego z potencjalnymi zastosowaniami wojskowymi no, podkreśla wizję Chińskiej Republiki Ludowej dotyczącą przestrzeni kosmicznej jako strategicznego zasobu jako strategicznej domeny można powiedzieć, tej, tej jednej z pięciu podstawowych domen strategicznych obok lądowej, morskiej. Powietrznej i cyberprzestrzeni. No, przestrzeń kosmiczna jest traktowana w kategoriach strategicznych. Mówi się o perspektywie komercjalizacji miejsca startów, zwiększania możliwości rozbudowy stacji kosmicznych chińskich. No niewątpliwie wyścig zbrojeń w kosmosie wchodzi w nową erę. Dziękuję Państwu za uwagę.